Cześć, dzisiaj tylko taki krótki filmik. A więc tak, no siłownik umocowałem. Jak widać, jest w miarę to umocowane. Tu tylko jeszcze wszystko obspawać. Przewód zakręciłem na szybko, bo sprawdzałem do tyłu, ile wychodzi, jak wyjdzie siłownik na 3 razy, i na bok. Tutaj sobie tak mierzyłem, gdzie mam umocować linkę odcinającą do zaworu. Tu będzie jedna linka odcinająca zawór, a tutaj będzie z jednej strony i z drugiej strony będzie druga linka, także będą 2 linki podczas pochyłu do tyłu, a przy kiprowaniu na lewą stronę będzie trzymać jedna linka, a przy kiprowaniu na prawą będzie trzymać druga linka. Także w sumie będą 3 linki. No i co? No tutaj zderzak pod światło umocowany. Wyjście do hamulca, eurozłączka zrobiona tak w obudowie, że się wciska, nie trzeba naciągać, tylko przewód wkładamy, wyciągamy. Zaczep, no jedna blacha przyspawana, tu będzie jeszcze druga blacha, światła, no i tak to wygląda. Tutaj się rolki grzeją, bo na dworze mrozik. Będzie jeszcze oryginalne stwoźnie, będą dorobione, tylko tak na szybko śrubę wsadziłem. Tak to wygląda. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Gumy będą po bokach. Obetnie się na żądaną długość. Będzie jedna guma, tam druga. I tak to będzie wyglądać najgorzej nawet. Tu jeszcze pójdzie jakiś kawałek jakiegoś błotnika. Tak to będzie błoto tędy tutaj chlapać. Jakieś nadkole się zrobi, z czegoś fajnie wytnę, z ciężarówki jakieś. Wezmę stare, dotnę sobie, żeby tu kawałek było fajniej. No i tak to wygląda. Cześć wam.